Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii edukacyjnej na moim kanale, gdzie poruszamy tematy związane zarówno z taką merytoryką, jeżeli chodzi o inwestycje, jak i takie technikalia, tak bym to powiedział, często to się łączy. No i dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym aspekcie, ponieważ ostatnio poruszaliśmy psychologię tłumu i trzeba się z niej wyrwać. I to jest generalnie dość trudne, dlatego że samoczynnie mamy tendencję do tego, aby no, gdzieś tam się utożsamiać z osobami dookoła. Jesteśmy, nazwijmy to, zwierzętami stadnymi, więc generalnie lubimy towarzystwo i lubimy być otoczeni innymi ludźmi, którzy mają podobne poglądy. Mało jest osób, które hełpią się tym, czy radują się i czują się naprawdę dobrze, że są outsiderami. Jeżeli Cię interesuje ten filmik, możesz znaleźć go w karcie po lewej stronie, po prawej stronie Twojej, albo w linku poniżej tego spotkania, albo też i na playliście związanej z edukacją. Natomiast dzisiaj powiemy o pewnym sposobie, tak? O narzędziu, które możesz sobie wypracować, aby właśnie z tego tłumu się wyrwać, aby nie ulegać tym emocjom. I to jest bardzo ważny aspekt. Nie uda nam się wszystkiego mówić dzisiaj podczas tego krótkiego nagrania, ale będziesz miał wskazówkę, co moim zdaniem musisz zrobić. No i będziemy w kolejnych spotkaniach, takich jak to, rozwiązywać kolejne tego typu kwestie. Rzeczą, o której mówię, jest strategia. Na pewno słyszałeś, że musisz ją mieć. Na pewno, być może nawet ją masz i nawet masz skonkretyzowaną, co by mnie bardzo cieszyło, ale strategia często jest owita pewnego rodzaju taką mistycznością, że to jest coś niesamowicie ważnego, trudnego do zrobienia, że tylko osoby, które zarabiają miliony złotych, mają takie strategie i to musi być święty graal. Bzdura. Każdy inwestor, który porusza się po rynku finansowym, strategię musi posiadać i co bardzo ważne, musisz ją posiadać dopasowaną do siebie. Czyli nawet jeżeli oglądasz jakieś materiały, tak jak ten, czy tak jak inne moje materiały o edukacji, o strategiach, o budowaniu, czym na przykład korzystasz ze Squabera, ze strategii szczyty i dna, czy w inwestio z mojego handlu partyzanckiego, to wszystko będą dla Ciebie tylko wskazówki, czasami bardzo dokładne, tak jak moje strategie, gdzie masz od A do Z wszystko powiedziane, ale czasami będą to tylko i wyłącznie wskazania, że warto się czymś zainteresować. No i teraz, co z tym zrobić? Czym jest faktycznie taka strategia? Dla mnie strategia jest kluczem poruszania się po rynku w każdym momencie, w którym się coś dzieje, albo się też nie dzieje. Czyli wiesz o tym, co masz zrobić, kiedy wydarzy się A, kiedy wydarzy się B, kiedy wydarzy się C. Starasz się zaplanować swoje działanie krok po kroku. Nie wiesz, co się wydarzy w przyszłości. Nie jesteś w stanie powiedzieć dokładnie, co się wydarzy jutro o godzinie 12. Ale jesteś w stanie zbudować sobie przewagę statystyczną dzięki właśnie temu, że zaplanujesz na wszystko, co wiesz, swoje działania. Wydaje się być to trudne, wręcz nawet niewykonalne, tak? No bo kurde, jak ja mam zaplanować tutaj swoje działania na wszystkie możliwe scenariusze na rynku? Nie jesteś w stanie zrobić tego na wszystkie scenariusze, ale jesteś w stanie przygotować się na te, na które chcesz się przygotować. Przecież to od Ciebie zależy, jakie akcje kupujesz, to od Ciebie zależy, którą walutę aktualnie kupujesz, czy jakim rynkiem się generalnie interesujesz. Możesz zbudować sobie schemat postępowania, że jeżeli się dzieje na przykład tak jak teraz, mamy w 2019 roku rynek, w którym rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych rośnie, jest już stosunkowo drogi, Polska jest stosunkowo tania, surowce odbijają, towary rolne, o których wspominałem 3 miesiące temu, też już rosną i jest tutaj szansa na to, żeby skorzystać z takiego cykliczności tej gospodarki. Możesz sobie zaplanować, że okej, jeżeli jest taki moment, to skupiam się na towarach rolnych, teraz pomału tutaj już trzymam te pozycje, więc pomału mogę je upłynniać i zaczynam się skupiać na akcjach, na przykład rynków rozwijających się. Możesz sobie taki schemat zrobić, ale i tak dochodzisz do momentu, jak dokonujesz transakcji, jak jej zabezpieczasz i jakie jest Twoje zabezpieczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem. Czyli masz trzy kluczowe aspekty. Jeszcze raz je powtórzę. Moment wejścia, czyli co jest Twoim triggerem do wejścia, zarządzanie pozycją, czyli co jest Twoim triggerem do przesunięcia stop lossa, do zrealizowania zysków, upłynnienia pozycji, tak? Czyli co decyduje o tym, że z niej wychodzisz lub coś w niej modyfikujesz. Oraz trzeci element, zarządzanie kapitałem. To są trzy rzeczy bardzo techniczne, nazwijmy to, które związane są z inwestycjami. Jeżeli któryś z tych trzech rzeczy nie poruszysz w swojej strategii, prawdopodobnie nie będziesz wiedział, co zrobić w jakimś konkretnym momencie i tym samym nie będziesz wiedział, jak zareagować w tym, co się dzieje, prawda? I będziesz się męczył, będziesz miał wątpliwości, a wątpliwości marnują Twój czas i marnują Twój zasób
energii i powodują, że twoje transakcje są gorsze. Oczywiście w tym wszystkim jest jeszcze psychologia i tak naprawdę od tej psychologii się zaczyna. Dlaczego? Bo ja powiedziałem, że trzeba się wyrwać z tłumu, ale żeby się wyrwać z tłumu, trzeba go najpierw zrozumieć i jednocześnie zrozumieć siebie. I strategia powinna być odpowiedzią na kilka bardzo ważnych rzeczy. Mówimy to też bardzo dobrze w segregatorze inwestycyjnym. Ja też się będę nim posiłkował w ramach tych naszych spotkań małych edukacyjnych. Ponieważ w segregatorze inwestycyjnym, poza takim inwestowaniem, co musisz wiedzieć, czyli informacjami, w których masz powiedziane, co jest inwestowaniem, co jest oszczędzaniem, jak te rzeczy rozróżniać, co dla ciebie może być fajne, a co nie, jest jeszcze bardzo ważna karta związana z moimi celami inwestycyjnymi. Od tego musisz zacząć, co ty w ogóle chcesz osiągnąć na giełdzie. I na tym dzisiaj się skupimy. Ten aspekt rozwiniemy dzisiaj. W kolejnym nagraniu powiem o tym, jakie masz możliwości, jak je określać. Swoje ograniczenia i możliwości. Ale dzisiaj skupmy się na celach. Cele mają swoje trzy cechy. Znowu liczba trzy. Muszą być realne, muszą być mierzalne i muszą być dla ciebie wartościowe. To powoduje, że z jednej strony cel będzie dla ciebie motywatorem, a z drugiej strony nie będzie ciebie demotywował. Z jednej strony będziesz mógł go zmierzyć, a nie będzie takim mistycznym będę szczęśliwy, tak? Bo bycie szczęśliwym jest rzeczą trudno definiowalną. Co ciebie powoduje, że jesteś szczęśliwy? Co u ciebie powoduje taki stan? To jest dobry ewentualnie cel. Natomiast skupiamy się na finansach. No i teraz nie zawsze kwota zarobiona na rachunku jest dobrym celem. Dobrym celem może być na przykład zbudowanie niezależności finansowej, która dla ciebie oznacza, że będziesz miał X kwoty na rachunku, będziesz miał stały przepływ gotówki w postaci dywidend, cokolwiek. Ale pierwsza rzecz, czy ty dla ciebie inwestujesz, aby mieć właśnie perspektywę kilkudziesięciu lat, czyli na przykład na emeryturze chcesz mieć zabezpieczenie finansowe, czy chcesz się teraz utrzymywać z inwestycji? Dwie skrajności. Jeżeli chcesz się teraz utrzymywać z inwestycji, to musisz zarabiać pieniądze, które pozwalają ci utrzymywać się tu i teraz i musisz wypłacać pieniądze i to jest twój zawód. To zupełnie inaczej wygląda, niż jak inwestujesz w długim terminie i chcesz zarobić, tak jakby z procentu składanego odkładać na coraz to wyższe pułapy, tak żeby ostatecznie na przykład w wieku 50-60 lat, kiedy będziesz chciał, przejść na spokojną emeryturę i nie musieć pracować, bo to, że będziesz czy nie będziesz, to jest twoja sprawa. To są dwie skrajne różne rzeczy. Zawód, coś dodatkowego. Bardzo często dzieje się tak, jeżeli ktoś odniesie sukces jako osoba, która handluje na rynkach i zarabia z tego, to bardzo często wokół tego handlu później robi sobie albo biznes, albo przerzuca się właśnie na wysoki interwał czasowy, tak żeby mieć czas na życie. Jeżeli osiągnie bardzo duży pułap, to bardzo często właśnie te pieniądze zaczyna inwestować w długim terminie, ale to dalej jest dla niego inwestycja. To dla niego jest podstawowa działalność, a nie odkładanie na emeryturę. Jeżeli dla ciebie odkładaniem na emeryturę jest podstawowym celem, to moim zdaniem powinieneś się skupiać na wyższych interwałach czasowych, na spokojniejszych instrumentach lub bez dźwigni finansowej, chyba że masz taki zawód, który pozwala ci operować także i tymi instrumentami. To jest pierwsza rzecz, o której musisz pomyśleć. W jakim interwale czasowym, w jakim terminie ty w ogóle podejmujesz decyzję. Kolejnym celem może być to, czy na przykład masz, ok, jeden portfel, masz taki długoterminowy, ale jest też portfel, który chcesz inwestować w krótkim terminie, ponieważ dla ciebie to jest jakaś dodatkowa, bardzo często u osób na emeryturze słyszę, że dla nich handel jest pewnego rodzaju ćwiczeniem umysłu. Oni owszem do tego podchodzą tak, że chcą zarobić, to jest dla nich jakaś ważna rzecz, ale z jednej strony to jest dla nich po prostu jak gra w szachy, tak? Czyli rozwijają się w tym aspekcie. I to jest też fajna rzecz. Możesz mieć różne cele. W zależności od tego, jaki twój cel jest, dopiero tam definiujesz o tym, jaka jest twoja strategia. Ponieważ strategia odpowiada, musi być odpowiedzią na to, dokąd chcesz dojść. To jest taka droga do twojego celu. Jeżeli nie znasz celu, to możesz wsiąść w samochód i jeździć po całym kraju i w końcu tam nie dojechać. Albo dojechać przez przypadek. A myślę, że finanse są zbyt ważne na ten moment w naszym życiu, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, kapitalistyczną gospodarkę i życie generalnie kapitalistyczne, aby można było pozostawić to przypadkowi. Dlatego warto to zaplanować. Zaplanować swoją drogę i cel, do którego chcesz dojść, jest tą pierwszą rzeczą, na którą musisz sobie odpowiedzieć. W dzienniku inwestycyjnym przygotowaliśmy taką fajną kartę, ja sobie już zacząłem też ją wypełniać, kartę twoich celów. Możesz oczywiście tutaj zaplanować sobie 1, 2, 3 cele. Mówi się, że około nawet 13-15 celów naraz może być
przez mózg, nazwijmy to, zdefiniowana. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli będziemy mieli za dużo rozdrobnionych celów, no to będziemy mieli problem z podejmowaniem decyzji, w którą stronę pójść. Cele mają pewną bardzo ciekawą cechę. Otóż pozwalają filtrować podejmowane decyzje. Jeżeli masz za swój cel, że chcesz być traderem i chcesz zarabiać na rynkach finansowych, to jeżeli przyjdzie do ciebie ktoś i powie, dobra, chodź do Biedronki, będziesz zarabiał na kasie, albo ktoś ci powie, dobra, dam ci 1000 zł podstawy, tak, żebyś mógł się utrzymać, tam 1500, a dam ci premię jeszcze za zyski i nauczę ci czegoś, to widzisz, masz tak jakby, okej, nie wiem, tam 3000 w Biedronce, nie wiem ile jest, i jakiś zawód tradingowy, który daje ci mniej na ten moment, nie? I wiesz, twoim celem jest trading. Mówisz, dobra, no to dla mnie to, a to, to nie ma żadnego znaczenia. No i tu się wydaje prosty wybór, prawda? Od razu wiem, w którą stronę pójść. Jeżeli będziesz miał bardzo klarowny cel, to jeżeli ktoś ci zaproponuje, ja ci dam 10 tysięcy złotych za twoje, na przykład, nie wiem, analizy, albo za twoją, jak, nie, za twój czas. Po prostu zabiorę twój czas, dam ci pieniądze, na przykład 10 tysięcy złotych. Ty popatrzysz sobie na tą perspektywę, dobra, tu mam 10 tysięcy tu i teraz, tu mam 1500 na przykład złotych, no i nie wiem, czy mi się uda. Tak? Już są wątpliwości. Dlatego tak ważne jest, żeby cel naprawdę był zgodny z twoją wagą. Dlatego ta trzecia, z twoim marzeniem, z twoim największym dążeniem. Dlatego, że wtedy będziesz nie miał tych wątpliwości. Powiesz, dobra, to jest dużo mniej, ale ja chcę to osiągnąć, bo to jest dla mnie ważne. I nieważne, ile ktoś mi teraz zaproponuje, ja wiem, że będę u niego na garnuszku, dlatego ja chcę być traderem. Albo nieważne, ile mi teraz zaproponuje, ale jak będę pracował na etacie, to i tak mam limit górny, na przykład 10, 20, 30, 40 tysięcy złotych miesięcznie, a ja chcę zarabiać więcej. I to mi daje trading, na przykład chcę to robić. Oczywiście nie twierdzę, że każdy będzie milionerem z tradingu, pokazuję tylko cele. Jeżeli masz jasno określony cel, to wiesz, jaką decyzję podjąć w każdym momencie. Dlatego też tak ważne jest, żeby mieć cele określone w inwestycjach, bo wtedy wiesz, że na przykład krótkoterminowy szok jakiś na rynku nie jest dla ciebie okazją. Bo dla ciebie ważne jest to, co się dzieje z spółką w długim terminie, bo ty chcesz otrzymywać dywidendę, bo chcesz otrzymywać tutaj jeszcze jakieś dodatkowe benefity lub po prostu w długim terminie stopę zwrotu. A jeżeli interesuje ciebie day trading i wysokie stopy zwrotu, to no, trudno oczekiwać tego, żebyś na mało płynnych spółkach, które płacą dywidendę i z tego tak naprawdę inwestorzy zarabiają, żebyś tam siedział na tych firmach. Więc to jest kluczowe. Każdy cel powinien mieć też określony termin realizacji, tutaj mówimy o tym horyzont czasowy, tam możesz to oczywiście też określić, no i przede wszystkim twoje cele się będą zmieniać. Po pierwsze, będziesz część osiągał, część będzie jeszcze do osiągnięcia, ale jest, ja w sumie to może na koniec już taką opowieść opowieść, do jednego z mędrców, filozofów, nazwijmy go Sokrates, przyszedł uczeń i mówi: mistrzu, powiedz mi, co mam zrobić, aby dojść na tą górę Olimp, tak? No i Sokrates mówi, zastanówmy się. Co możesz zrobić, aby dojść na górę Olimp? Możesz zrobić jedną rzecz, cały czas. Otóż zadbać o to, aby każdy twój krok kierował cię w stronę tej góry, tego szczytu. I tak samo jest z celami. Jeżeli sobie jasno określisz główny swój cel, to później określasz kolejne cele. Dla przykładu, mówię to już poza rynkami finansowymi, albo nawet nie. Dajmy na to, chcesz osiągnąć w długim terminie zyskowność na rynku finansowym, tak żeby na przykład przez kolejne 10 lat już się z tego utrzymywać, tak? Czyli masz perspektywę dopiero tam 10 lat, bo wiesz, że potrzebujesz się nauczyć i tak dalej. No i okej, potrzebujesz zdobyć też kapitał, żeby zacząć. Więc właśnie, co musisz zrobić, żeby dojść za te x lat, na przykład za 10 lat, do tego, aby żyć z tradingu? Po pierwsze, zdobyć kapitał. Po drugie, zdobyć wiedzę. Po trzecie, nauczyć się panować nad własnymi emocjami. Po czwarte, i piąte, i szóste, i tych rzeczy będzie więcej. I dzięki temu masz pośrednie cele. Cel, który prowadzi cię do tego głównego. Dlatego tych miejsc tutaj jest w rubryce więcej. Masz też komentarz, masz horyzont czasowy. No i ta wartość celu to jest ta rzecz, o której często musimy też pamiętać, aby sobie ją określać, ile ona dla ciebie jest warta. Czasami można do tego podejść od drugiej strony. Ile jesteś w stanie poświęcić, aby dany cel osiągnąć? Bo niektórzy chcą bardzo dużo, ale poświęcenia ani grosz. I to jest rzecz, z którą ciebie zostawiam z dzisiejszym filmem. Pamiętaj, że wysokie cele wymagają wysokich kosztów, także i od ciebie, ale pozwalają także na to, aby w końcu i finalnie dojść do momentu, w którym możesz się cieszyć z tego, że je osiągnąłeś, i czerpać z tego przez kolejne lata.
Zapraszam Ciebie oczywiście do Squabera, do dziennika inwestycyjnego, który pomoże Ci to wszystko zrobić krok po kroku, po to go stworzyliśmy. No a teraz pamiętaj, że za tydzień, myślę, kolejne spotkanie z naszego cyklu edukacyjnego. Daj łapkę w górę, polub, daj komentarz, co o tym myślisz, jakie chciałbyś jeszcze filmiki edukacyjne, bo to też jest dla mnie ważne. No i pozdrawiam, cześć.